Cześć, z tej strony Goofy1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii Moja opinia seriali animowanych z Polski. Podobnie jak poprzednie i dwa następne, które będę recenzować, ten też, pomimo że był w serii 2023-2024, nadal będzie częścią pierwszego sezonu. Dobra, w poprzednim odcinku recenzowałem serię Przygody Bolka i Lolka, to teraz czas na drugą serię Bolka i Lolka. Bolek i Lolek na wakacjach. Tak. Jeszcze w tym roku jeszcze zostały mi dwa odcinki, które zrecenzuję za tydzień. No dobrze. Dzisiaj będę recenzował drugą serię Bolka i Lolka. Bolek i Lolek na wakacjach. Był produkowany w latach 1965-1966. Jest drugim sezonem albo drugim cyklem filmowym o przygodach Bolka i Lolka. Każdy odcinek tej serii opowiada o przygodach Bolka i Lolka, każdy odcinek przedstawia jedną przygodę Bolka i Lolka, naszych tytułowych bohaterów na wakacyjnym szlaku. Bo fabułę, no dobrze, odcinek, prawie każdy odcinek zaczyna się sceną, w której Bolek i Lolek jadą pociągiem, mijając liczne krajobrazy. Nagle pociąg hamuje, a gdy staje, to nasi bohaterowie wychodzą z niego i zaczyna się ich przygoda. Jeszcze każdy odcinek, prawie każdy odcinek również skończy się sceną, kiedy Bolek i Lolek siadają na pociąg, aby zakończyć przygodę. No dobrze. Jak wiadomo, początek fabuły zaczyna się w 7 odcinku, kiedy nasi bohaterowie chcą gdzieś wyjechać na wakacje, ale nie mają pieniędzy. I się okazuje, że żeby zarobić pieniądze, muszą dać jakiś złom na złomowisko. Przez co? A potem spotykają podróżnika, który wręcza im stary samochód, gdzie stawiają czoła i jak zaprowadzą go na złomowisko, to dzięki pieniądzom zarobionym z kuple złomu kupują przedmioty w sklepie, przy rzeczy dla turystów w sklepie. I później siadają w pociąg i zaczyna się ich przygoda. Moim zdaniem ten serial animowany mi się bardzo podoba. Jest to chyba po Bolku i Lolku wyruszają w świat. Jest to jedna z najlepszych serii Bolka i Lolka. No, ta seria jest jeszcze lepsza niż pierwsza seria Bolka i Lolka. Przez co również prezentuje się idealnie. Ten serial bardziej przypomina już Bolka i Lolka, którego znamy i kochamy, niż tego, który bardziej przypominał kreskówki amerykańskie. Przez co bardziej był przedszkolny niż slapstickowy. No dobrze. Bardzo lubiłem ten serial animowany, ponieważ nie tylko był jednym z moich ulubionych seriali animowanych. Był to też serial, w której nasi główni bohaterowie nie tylko był najlepszym serialem animowanym. Bolka i Lolka z lat 60. po Bolki, tak jak wyruszają w świat. Ale to była seria, która dała nam jeszcze większą popularność Bolka i Lolka. Przez to nasi bohaterowie stali się najbardziej znani ze wszystkich kreskówek Studia Wielowysunkowych Bielsku-Białej wraz z Reksiem i jedną z najbardziej znanych bohaterów po Reksiu, Misiu Szatku czy Władców Much. Władczy Much to serial dla dorosłych, ale mogę je też zrecenzować, ale najpierw muszę obejrzeć. To chyba jedna z kilku kreskówek, którego lubi Kliserowy, który nienawidzi polskich kreskówek. Nawet Misia Szatka, którego jest przez wielu uwielbiany, tego uznaje go za przereklamowanego. No dobrze.
Kolejny powód, z którego lubię tą kreskówkę, no pomysł, w której Bolek i Lolek wruszają na wakacje, jest dobrym pomysłem. Nawet animacja się tutaj w tym sezonie, w tej serii poprawiła. Jest już znacznie lepsza niż poprzednio. No dobrze, muzyka jest też bardzo dobra. No dobrze, w czołówce nawet muzyka w nowej wersji skomponowana przez Waldemara Karzonackiego, która jest unowocześnioną wersją muzyki z pierwszej serii Bolka i Lolka, jest bardzo dobra. Kolejny plus to bardzo też dobry humor, typowy dla polskich kreskówek z czasów PRL-u. I tutaj postacie nic nie mówią. No może nami, no i chyba wszystkie odcinki, jak w każdej serii Bolka, jak w prawie każdej serii Bolka i Lolka, są dobre. Dlatego serial ten prezentuje się na wysokim poziomie, jak większość serii Bolka i Lolka. Nie tylko większość serii Bolka i Lolka, ale też większość serialów animowanych z czasów PRL-u. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!